Większość historii w filmach jest przewidywalna i wtórna, a to wszystko wynika z winy jednego Greka. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat struktury trójaktowej. Uprzedzam, że jeżeli ktoś nie zna zagadnienia, to po obejrzeniu zacznie inaczej patrzeć na fabuły. Mogą stać się one przez to dużo bardziej przewidywalne. Struktura trójaktowa to podział narracji na ekspozycję, podczas której wprowadzane są postacie i konflikty, rozwinięcie, gdzie konflikty się nasilają i prowadzą do punktu kulminacyjnego, rozwiązanie, którym następuje zakończenie historii. Jest to prawdopodobnie najpopularniejszy schemat stosowany w fabułach. Wywodzi się z greckich dramatów i został opisany przez Arystotelesa w jego dziele Poetyka. To właśnie jemu zawdzięczamy, że większość hollywoodzkich produkcji jest robiona na jedno kopyto. No ale dlaczego struktura trójaktowa przetrwała aż tak długą próbę czasu? Bo po prostu dobrze działa. Dzieli historię na początek, środek i koniec. Dodatkowo przejścia między aktami są z reguły momentami wywołującymi emocje u odbiorców. Jeżeli ktoś trzyma się tych ram, to w takiej konfiguracji naprawdę ciężko jest zepsuć historię. Nie bez powodu początkującym pisarzom zaleca się stosowanie właśnie struktury trójaktowej. Wykorzystują ją nawet uznani autorzy. Z klasyków możemy przywołać Jane Austen. Wśród współczesnych autorów ze struktury trójaktowej korzysta chociażby Brandon Sanderson. Jest na tyle przystępna, że to na niej opierają się produkcje dla dzieci pokroju kucyków pony czy też pełnometrażowych filmów animowanych. Stosują nawet współczesne hollywoodzkie blockbustery, takie jak marvelowskie Spider-Many czy też Dungeons and Dragons, złodziejski honor. Omówmy to teraz na przykładzie filmu Mulan. Nie na bazie ciebie. Mówię o tej dobrej Mulan, czyli animacji z 1998 roku. Pierwszy akt wprowadza nam bohaterów, ich problemy oraz zagrożenie w postaci ataku Hunów na Chiny. Z racji na pobór i chorobę ojca Mulan wyrusza dołączyć do wojska. To wszystko odbywa się z pomocą dobrze prowadzonej ekspozycji fabularnej. W drugim akcie odbywa się szkolenie wojskowe, które wprowadza kolejne postacie i kłopoty dla Mulan do przezwyciężenia. Kończy się zwycięską bitwą w górach, ale zarazem na jaw wychodzi sekret Mulan. Zostaje porzucona przez innych żołnierzy, a na dodatek odkrywa, że Hunowie przeżyli starcie i zamierzają zaatakować cesarza. W trzecim akcie Mulan powraca, aby ostrzec cesarza przed Hunami. Z pomocą kolegów ratuje cesarza i pokonuje Hunów w ostatecznej bitwie. Zdobywa uznanie, a następnie wraca do domu. W zależności od opracowania możecie znaleźć informację, że moment kulminacyjny historii kończy drugi akt historii, a to co się dzieje po finale to już akt trzeci. W tej wersji w środku historii następuje punkt zwrotny. Przekładając to na przykład z Mulan, bitwa w górach to punkt zwrotny w drugim akcie. Z kolei starcie w stolicy to punkt kulminacyjny drugiego aktu. Rozmowa z cesarzem to już akt trzeci. Ja wolę podejście drugie, według którego punkt zwrotny kończy drugi akt, a punkt kulminacyjny kończy się w trzecim akcie. W takim wypadku bitwa w górach kończy akt drugi, a starcie w stolicy dzieje się już w trzecim akcie. Ta struktura jest z reguły określona trzema dodatkami: kryzysem, strzelbą Czechowa oraz stratą. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Współcześnie w trakcie historii dochodzi do dwóch głównych kryzysów i to właśnie z ich pomocą najłatwiej jest podzielić historię na akty. Dzieją się one w okolicach przejść między nimi. Pierwszy z nich następuje po ekspozycji i sprawia, że bohaterowie wyruszają w podróż. Potem, na koniec drugiego aktu, dochodzi do kryzysu, po którym bohater upada na dno. Pytanie brzmi, czy uda mu się od niego odbić i osiągnąć cel, czy też tragicznie polegnie. W 95% przypadków skończy się to sukcesem. Kryzysy i punkty kulminacyjne są zazwyczaj rozwiązywane z pomocą foreshadowingu prowadzonego w pierwszym lub drugim akcie. W trakcie nich występuje też strata, która może przybrać formę śmierci postaci lub utratę czegoś cennego. Popularne klisze w takich sytuacjach to zabójstwo mentora protagonisty oraz zdobycie MacGuffina przez antagonistę. Pierwsza część filmu w głowie się nie mieści i korzysta z tych trzech dodatków w jednym momencie. W ramach kryzysu kończącego drugi akt, Radość oraz Bing Bong spadają w otchłań. Jeżeli tam pozostaną, to zostaną zapomniani na zawsze. Na szczęście znajdują tam rakietę, która została wyrzucona we wcześniejszej części filmu i może posłużyć do ucieczki z tego miejsca. Niestety nie ma na tyle mocy, aby wyprowadzić dwójkę bohaterów, więc Bing Bong poświęca się, aby Radość zdołała uratować Riley. Wypalono tu strzelbę Czechowa, a zarazem zabito postać w celu przełamania drugiego kryzysu. Twórcy animacji wykazali się tutaj mistrzowskim poziomem w budowaniu historii.
Miejmy nadzieję, że więcej autorów będzie osiągać tak wysoki poziom. Zbierzmy to teraz do kupy i przełóżmy na jeszcze jeden przykład, czyli film Kot w butach – Ostatnie życzenie. W ramach pierwszego aktu dowiadujemy się o istnieniu gwiazdki z nieba, która potrafi spełnić jedno życzenie. Zarazem widzimy sytuację, w której znalazł się Puszek. Po walce z gigantem z Delmar zostało mu tylko jedno życie. Lekarz proponuje mu emeryturę, ale Puszek to ignoruje. Na koniec pierwszego aktu dochodzi do kryzysu. Podczas picia mleka w barze kot zostaje zaatakowany przez tajemniczego wilka, a w wyniku pojedynku prawie ginie. Traci swoją szablę i w strachu przed utratą ostatniego życia udaje się na emeryturę. W ramach drugiego aktu zostaje wprowadzona Złotowłosa, która chce wynająć Puszka do pomocy w ukradzeniu mapy do gwiazdki z nieba. To jest czynnik, który powoduje, że Puszek wyrusza w podróż polegającą na zdobyciu MacGuffina zdolnego rozwiązać jego problem. Przy okazji zostaje wprowadzona więcej postaci, w tym trzeci antagonista oraz spory zapas strzelb Czechowa, który jest sukcesywnie wypalany aż do zakończenia filmu. Drugi akt kończy się kryzysem, w którym Puszek dowiaduje się, że wilk jest dosłownie ścigającą go śmiercią. Na domiar złego jego przyjaciele myślą, że ich zdradził. Trzeci akt zaczyna się w momencie dotarcia do gwiazdki, na której wywiązuje się walka z antagonistami. Kot odzyskuje mapę, ale wtedy przybywa po niego śmierć. Walkę z nim wygrywa dzięki sztyletowi, który dostał od Kitty. Tuż po niej wywiązuje się walka z Jackiem Plackiem, wygrana dzięki kolejnym dwóm strzelbom Czechowa. Niestety dochodzi tu do straty, bo bohaterowie rozrywają mapę i niszczą gwiazdkę z nieba, aby Jacek nie mógł z niej skorzystać. Niezależnie od tego, jakie media fabularne śledzicie, to możecie być pewni, że natraficie na strukturę trójaktową. Zapamiętajcie, że w przeciętnej historii zostaniecie powitani ekspozycją, dojdzie do katastrofy, bohaterowie wyruszą w drogę, potem dojdzie do kolejnej katastrofy, bohaterowie odbiją się od dna, a finale oczywiście zwyciężą. Tak jak uprzedzałem was na początku, jeżeli dotrwaliście do końca, to opowieści staną się dla was dużo bardziej przewidywalne. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.